Wszystkie Rytmy Mody 2015 wygrywa zespół Blue Deep Shorts. Chodźcie na scenę, chodźcie na scenę. Naprawdę, jest to niezwykła historia. Tak, usiądziemy. Tak jest to zwyczaj, że się siada podobno. Wow. Cóż, jest to nas wielka niespodzianka, olbrzymie wyróżnienie. Jest to coś, na co nie liczyliśmy w ogóle od początku, tutaj się zgłaszając, ponieważ my szanujemy w pewien sposób obyczaje, jakby historię ze wydarzeń takich jak te, kulturalnych w regionie, prawda? I nie liczyliśmy na to, że w obliczu tego wszystkiego będziemy mogli liczyć na takie otwarcie naszą muzykę, która wydawała nam się niewystarczająco może zbuntowana. Nie wiem. My buntujemy się na swój sposób. Cieszymy się, że to stało zauważone. Być może, że nasze starania zostały zauważone. Zresztą co tu dużo mówić, jest to cudowna impreza, jest to nasze marzenie, tak? Ja mówiłem wczoraj na scenie o tym, że cokolwiek by się nie wydarzyło dalej po naszym występie w ramach tego festiwalu, to my będziemy tą historię wspominać do końca życia, bo myślę, że każdy 14-15 latek, który bierze gitarę do ręki, marzy o tym, żeby znaleźć się w takiej sytuacji jak ta. I my, nasze marzenia się spełniają teraz, także dzięki wam piękne, bo jesteście świętymi Mikołajami dla nas, tak po prostu. Dzięki piękne. Tak. Słuchając, ja już słyszałem chłopaków nie pierwszy raz, natomiast wczoraj najciekawsze było to właśnie starcie od samego początku. Wysłanie płyty, okej. Jak jest wysłana płyta czy MP3, słuchamy. Ale nie widzimy tego zespołu, nie znamy reakcji ludzi. Okazało się, że jak jeździliśmy po Polsce, to zainteresowanie moimi zespołami jest takie jak wszędzie, czyli bardzo niskie. 100 osób, 50 osób, 150 maksymalnie. I teraz jaka będzie reakcja ludzi na ich muzykę? Wczoraj to się udało właśnie zauważyć. Zaczęli grać, więcej zespołów tak miało, ale tutaj zapanowała jedna taka magia, że po prostu coś się nagle wydarzyło. Wszyscy zaczęli słuchać, odwrócili się i patrzyli, co się dzieje. Także to jest akurat z mojej osobistej strony. Każde zdanie jest subiektywne, więc każdy ludzi jakby osąd jest subiektywny i wiadomo, że inni też mi się podobali, ale wynik jest tylko jeden i tyle. Cóż, tyle. Leszku, też dołożyłeś swoją cegiełkę do tej nagrody. Chciałem zapytać, wczorajszy dzień był bardzo, bardzo chyba wzruszający też dla każdego, kto ma jakiś związek z Republiką. Moja krew bodajże 4 razy była wykonana na scenie. Ale no właśnie, ustawiając się trochę w sytuacji młodego zespołu, co zobaczyłeś w Blue Deep Shorts? Ja słyszałem zespół w Warszawie. To, co powiedział Marek, to jest taka sytuacja, że jest moment, w którym zespół zaczyna grać. Jest 10 minut, jeszcze właściwie nie dotrze do refrenu, a z jakiegoś powodu staje powietrze. I jest to rodzaj magii, która albo się wydarza, albo się nie wydarza. Ja tutaj muszę wam powiedzieć, że miałem tą przyjemność selekcjonować zespoły razem z Markiem również. Natomiast wczoraj ze względu na
na to, że sam grałem koncert, po prostu nie mogłem przesłuchać wszystkiego, więc tak naprawdę mogę powiedzieć o zespole, że mi się bardzo podobał, natomiast nie byłem bezpośrednio w ostatnim jury, który głosował na zwycięstwo.